Gdybyś miał mieć potomka, to chciałbyś mieć chłopca czy dziewczynkę? Pierwszego chłopca, drugą dziewczynkę. Z tego względu, że chciałbym, żeby ten starszy chłopiec opiekował się tą młodszą dziewczynką i żeby, jak już później dorośli, gdzieś tam w wieku 16 lat, żeby miała takiego anioła stróża nad sobą, żeby nie zeszła na złą drogę, a zawsze jak jest chłopak starszy, to siostrę wyprostuje trochę. A ty, Angelika, chciałabyś pierwszego chłopca czy dziewczynkę? Zgadzam się z Igorem. Idealne połączenie parka chłopczyk starszy, żeby właśnie tutaj przecierał szlaki dla młodszej siostry i był dla niej takim opiekunem. A w jakiej odległości między sobą dzieci chcielibyście mieć? Te pytania zaczynają już tutaj być podejrzane. Jakie są? Bo ja nie usłyszałem pytania. Słuchaj, to nie dzieje się bez przyczyny. W jakiej odległości chcielibyśmy mieć dzieci, żeby jaka różnica między nimi była? Tak, 2 latka? Chciałem powiedzieć 2. Tak? No, już się zająknąłem. Ale spokojnie, nie jestem w ciąży i na razie nie zamierzam być. Hello? Jeszcze nie zapytałem o to, ale jeśli już o tym mówisz, to w takim razie pytanie, za ile chcielibyście mieć swoje dzieci? To jest... Nie, ja nie odpowiadam na takie pytania. Przepraszam, nie. Nie. A ty, Igorze? To wiesz, to jest jeszcze temat nieporuszony, więc myślę, że za jakiś czas przyjdzie czas na takie rozmowy, ale o ile przyjdzie. A chciałbyś? Nie, no pewnie, no myślę, że to jest bynajmniej każdego normalnego, normalnej takiej osoby jak ja, czyli która patrzy w przyszłość, że chciałaby stworzyć jakąkolwiek rodzinę, no to raczej dziecko jest taką normalną koleją rzeczy, że w związku damsko-męskim, no te dzieci się rodzą i to jest owoc miłości, także tutaj miłość już jest, no tylko wiesz, trzeba czekać na owoc teraz. Będziesz wujkiem. Ale tak, no pewnie, że ja bym chciał. No ja wyznaję takie zasady, że dla mnie rodzina jest bardzo ważna i chcę mieć dziecko, mieć normalną tą rodzinę, tak jak powinno to wszystko wyglądać po kolei, tak jak jest w hierarchii. Może nie po kolei, że wiesz, ślub, dzieci i tak dalej, ale to dziecko na pewno chcę mieć.